prawa i no i jak gdyby wyrozumiałość, jeśli coś pójdzie nie tak. Na naszej scenie mieszkańcy Monik. Zapraszamy. Poćwiczą, pomasują, podkurują, zdrówko podreperują. O, człowiek jeszcze chce być cieszyć się tym zdrowiem. Oj, chce, oj, chce. Leki. No i koniecznie pieniądze. Pieniądze. Oj, mama, mama. Wiesz co, a ty wiesz, dokąd jedziesz? Znasz adres tego sanatorium? Słuchaj, ty musisz im tam powiedzieć, że ty masz zespół niespokojnych nóg. Zespół niespokojnych nóg. O, nareszcie ćwiczenia, zabiegi, spa i moje wielogodzinne spacery. Do sanatorium wieść mnie. Tak, no tak. Słuchaj, dostałam się, w końcu przyznali. Jadę. O, kochana, już jestem spakowana. A ja, wesoła wdówka. Słuchaj, nie po to człowiek pościł tyle lat. No wiesz, żywemu nie przepuszczę. Słuchaj, ja już muszę lecieć. Pa, pa, zadzwonię do ciebie stamtąd. Pa, kochana, pa. Nikogo. Sam tu jakoś, jak jakiś. A może przyjadą tu jakieś kobietki? Przecież muszą tu jakieś przyjechać. Takie proste, jakie ogrody, jakie piękne. Dzień dobry. Rysia. Patrycja. O, Rysia. Jest Rysia. O. Dzień dobry. Dzień dobry. Rysia. Kasia, bardzo mi miło. Dzień dobry. Anielka jest. Pani pozwoli. Rysia. Rysia. Chcę wszystkich powitać. Od dziś zapewniam Państwu, że przejdziecie drogę ku lepszemu samopoczuciu. Zarówno nasze zabiegi pielęgnacyjne, jak też rehabilitacyjne, nie wykluczając upiększających. Szanowni Państwo, witam wszystkich serdecznie w naszym sanatorium. Zapraszam. Od dziś wszelkie Wasze bolączki znikać zaczną. W odmętach kąpieli głosnych, ile papkach, zupkach, kukach. A na każdą waszą dolegliwość niech będzie wspólnie spędzony czas. Wszelkie próby zabicia czasu, a właściwie do zabicia myśli, kończą się kontuzją, przemęczeniem. Rozbiciem totalnym. Ja potrzebuję ratunku. Kręgosłup mi od pracy rzecz jasna siada. Nerwy to ja, pani doktor, mam w strzępach. To już szczyt. Ratunkiem będą wszelkie pani doktor zalecenia. Ja proszę, błagam o ekstremum ruchu. Potu, taki wie pani szczyt wysiłku, żeby nie myśleć. Doktor, szczyt? O Boże. Wiesz co, ja już tej roboty na wiosce to mam dosyć. Ja przyjechałam tu odetchnąć choć trochę. Tamta kobieta. Gwiazdoda. Dziękuję. Miło mi, Aniela jestem. Tak? Co tam, ta kobieta? Ona jest. Tak? Ona jest tu nasłana ze skarbówki. Słucham? Sama słyszałam, jak mi tłumaczyła, że jest tu, żeby stawki zmniejszyć.
Pewno mam. Wiem. Byliśmy na obozie harcerskim w 1986 roku w RRD. Krysia? To z tobą całowałem się pierwszy raz w życiu. Na zapleczu zakładu przetwórstwa mlecznego w Dreźnie. Tak! Krysiu! Krysiu! Raczej nic nie dziwi. Ci kuracjusze czują się tu jak dosłownie wszystko się może zdarzyć. A już wie? Nie gra najmniejszej roli, proszę gwiazdody. No, wszystko się może zdarzyć, gdy głowa pełna marzeń, gdy tylko czegoś pragniesz, gdy bardzo chcesz. Ojej! Yeah. Widzicie? Oczy płynie. Krysia, podobnie w ciąży jest. Coś takiego. Przecież... Ale przecież to już emerytka, do tego wdowa. Ha, otóż tak. Kwitnące, pachnące, jak kwiatuszki jakieś śliczne. Pan Ryszard taki za. Wypuszczony, niestrzeżony. Zasłużony! Zapodziała. O, to cię na truskawkach.
jest of course, jest telefonie mit meine Liebe. Panowie! Tu do Niemców mówię, żeby magnetofon ściszyli. To, bo to czysta kalabania. Jakby po polsku nic za nic. Jak to z tych będzie od takiego? Ty pozwalasz nam wstrzymać! Ludzie, trzymajcie mnie! No i wytrzymasz! Może... A co ty robisz? O, to cia... gorąco tutaj pot ze mnie się leje. Ręce popuchli mi od tych truskawek. Ale ja niedługo wrócę, nic się nie ma. A to lepiej moja pokonia wykłama, tylko się wiem, a to nie będzie zarabiać, lepszy spadek dostał. To nasza pani menadżer, pani no, Anetka. No właśnie, i ta pani Anetka widziałam, jak trzymała na brzuchu Krysi to coś od USG. I słyszałam... USG jamy brzuszki. No tak, właśnie. I słyszałam, jak tłumaczyła, jak rozwija się jej dziecko, co widzi na ekranie. Pani Anetko, czy jest w tym choć odrobina prawdy? Pani doktor, to ja jestem w ciąży. Moje dziecko. A brat do USG wciąż badał brzuch pani Krysi, bo nie wiedziałam, co mam z nim zrobić, kiedy mi go pani dała do ręki. I proszę, no tak, pani Anetka gromiła mi USG, to był telefon do niej i właśnie o jej ciąży, o jej ciąży. Gratuluję, Anetko. Gratuluję, kochana. Ja tu się muszę napić. Te same schody i nagle przez strach.